ruszamy w dalszą drogę, do Dobrzycy, gdzie można podziwiać różne style ogrodowe i zaczerpnąć wiele pomysłów na nasadzenia do własnego raju na ziemi. Róża to królowa kwiatów, ma różne oblicza. Na które odmiany róż warto postawić w naszym ogrodzie? Róża jako królowa jest kapryśna i wymagająca. Musimy wybrać takie róże z odmian rabatowych lub wielkokwiatowych. Piękną odmianą jest odmiana Monika o pomarańczowych kwiatach, czy odmiana Ingrid Bergman o czerwonych. Dla mniej wprawnych ogrodników polecałabym zacząć od róż okrywowych. One są mniej wymagające i doskonale sprawdzają się w naszych warunkach. Nie musimy tyle czasu poświęcać na ich przycinanie i okrywanie. Teraz modne są ogrody romantyczne. Jakie jeszcze rośliny oprócz róż warto posadzić w takim ogrodzie? Tutaj akurat w tym ogrodzie zastosowaliśmy jedynie bukszpan, który jest specjalnie niecięty. Z tej strony mamy taką szachownicę, z tamtej strony kratkę na serniku z trójkątnymi właśnie takimi stożkami. Możemy obsadzić też te nasze ogrody, tak jak u nas zastosowaliśmy rabaty z kwiatami jednorocznymi. Wszędzie, gdzie dzisiaj zobaczymy te kwiaty jednoroczne, wcześniej u nas kwitną tulipany. Ponad 100 odmian tulipanów właśnie jest pokazanych, a teraz robimy kompozycje. Tutaj na przykład mamy lobelie, pelargonie i petunie połączone w jednej właśnie donicy. I w takim ogrodzie romantycznym bardzo dobrze wyglądają meble prowansalskie. Tak, delikatne, ażurowe meble doskonale się komponują w takich ogrodach. Coraz częściej w polskich ogrodach pojawiają się trawy ozdobne, na które warto postawić? W swoich ogrodach warto posadzić między innymi miskanty. Będą one wysokie, zasłaniające, czy też rozplenice, niższe kostrzewy. Pięknie prezentują się one pod koniec lata i jesienią. Są to takie włosy ziemi. Dodają szumu, ruchu w naszym ogrodzie. Myślę, że też warto te trawy sadzić z innymi bylinami i tworzyć ciekawe kompozycje kolorystyczne. Na przykład? Na przykład warto posadzić werbenę patagońską o takich fioletowych kwiatach. One się jeszcze rozwiną. Pięknie wygląda ona właśnie między tymi trawami. Perowskie możemy posadzić. Możemy posadzić wilczą mlecze, jeżówki, czy też rozchodniki okazałe. Musimy jednak pamiętać, że nasze trawy najlepiej się prezentują pod koniec lata i jesienią. Wtedy widać całe ich piękno. Jakich warunków wymagają takie trawy? Bo mówi się, że trawy są właściwie dla każdego, bo za bardzo nie trzeba o nie dbać. Oczywiście trawy, mamy różne odmiany, możemy dopasować do danego stanowiska, jednak najlepiej sadzić je w takich słonecznych albo półcienistych miejscach. Zawsze pamiętać o przycięciu na wiosnę, żeby nam pięknie odbiły latem. To miejsce to właściwie spełnienie marzeń dla kogoś, kto uwielbia rośliny pnące. Tu akurat mamy przykład glicynii. Tak, tutaj tunel jest obrośnięty glicynią. Szczególnie okazale prezentuje się ona w czerwcu. Z jednej strony fioletowe, z drugiej strony białe kwiaty nam pięknie przewisają. Ale jak mamy te pnącze u nas w ogrodzie, musimy bardzo pamiętać, żeby nasza podpora do tego pnącza była stabilna, bo słabą konstrukcję może nam załamać. Jesteśmy teraz w ogrodzie w stylu hiszpańskim. Na jakie rośliny warto postawić, żeby mieć taki magiczny klimat? Musimy pamiętać, że Hiszpania jest krajem słonecznym i tutaj sprawdzą się wszystkie rośliny, które doskonale znoszą słońce. Czyli mamy tutaj lawendy, kocimiętki. W polskich warunkach warto wypełnić taki ogród roślinami jednorocznymi. Między innymi pięknie kwitnącymi osteospermum o tych lawendowych kwiatach. Ten ogród jest inspirowany twórczością Antonio Gaudiego. Był to hiszpański architekt i on właśnie tworzył w Barcelonie, między innymi Park Güell. I ta ławka jest właśnie taką inspiracją, była inspiracją dla tego ogrodu. Patrzą na nas oczy w tym ogrodzie, są to oczy jaszczurki, ona też jest symbolem tego ogrodu. Jest to ogród taki pełen koloru i barw. Najlepiej wygląda w pełnym słońcu, w pełni lata. Ale teraz wygląda też pięknie. A na jakie dodatki w takim ogrodzie można postawić? Widzę tutaj oczka wodne, fontanny. Warto postawić tutaj na takie mozaikowe dodatki, mozaikowe ławki, oczko wodne. Warto posadzić w nim lilie wodne, które pięknie nam latem rozkwitną.
Tutaj zastosowaliśmy też luksfery. One doskonale się odbijają w słoneczne dni w świetle, ale też takie ozdobne donice czy kolorowe właśnie wazony. Tutaj mamy akurat przykład pięknego ogrodu ziołowego, bo zioła możemy oczywiście wykorzystywać w kuchni, ale też mogą pięknie ozdobić nam ogród. Tak, zioła możemy sadzić w naszych ogrodach, ale też tarasach i balkonach. Niektóre wymagają takiej uprawy doniczkowej, jak ta na przykład lipia cytrynowa. Może pani sobie tutaj powąchać o takim doskonałym cytrynowym zapachu. Cudo. Tak, doskonała do wody, do drinków, herbaty. Tylko musimy pamiętać, że na zimę ją trzeba schować. Możemy sadzić rozmaryn, lubczyk, mięty. Mięty są różnego typu, czekoladowe, pomarańczowe, bananowe, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj mamy ogród w stylu wiejskim. Jakie elementy warto wprowadzić u nas, żeby taki klimat uzyskać? Koguty na dachu już wskazują na ten ogród w stylu wiejskim. W tym ogrodzie jest dużo wikliny. Wiklinowe kosze, donice, taczka robi zakwietnik, a na przykład kanki na mleko za ozdobę. Czyli wykorzystujemy te elementy z naszych gospodarstw i zdobimy nimi ogród. Znajdziemy też tutaj na przykład lampy natftowe czy drewnianą ławkę. A jakie rośliny w takim ogrodzie wiejskim powinny się znaleźć? No myślę, że wszystkie, które kojarzą nam się z naszym dzieciństwem, czyli dużo rudbeki, malw, liniowców, aksamitki, begonie, petunie. Łączymy te rośliny w pierwiastki, w kolorową kompozycję. W tego typu ogrodach, które nawiązują do takich dawnych wiejskich ogrodów, warto też postawić na takie stare odmiany roślin. Tak, stare odmiany doskonale nam znane. Możemy posadzić forsycje żółtokwitnące, czy później bzy, lilaki, czyli wszystko, co nam kojarzy się właśnie z takim ogrodem babcinym. I tutaj kompozycja może być dowolna, dużo koloru warto wprowadzić, więc nie ma takich ustalonych ram. Ogrody w stylu wiejskim cieszą się coraz większym zainteresowaniem, głównie ze względu na zmiany klimatyczne. Tak, warto zastosować w takim ogrodzie te rośliny sprawdzone, które doskonale dają sobie radę i nie wymagają od nas wytężonej pracy, czyli nie przycinamy dużo, nie musimy stosować dużo nawozów, ale też wody do podlewania. No i to są też rośliny miododajne. Tak, miododajne, doskonałe dla owadów, dla pszczół. Możemy tutaj posadzić lawendę, kocimiętki.